Mieszkaniec Legnicy wpadł podczas rutynowej kontroli. Po sprawdzeniach okazało się, że pojazd, którym kierował Volkswagen Polo, jest przywłaszczony, czyli pochodzi z przestępstwa. Przy okazji wyszło na jaw, że przeciwko zatrzymanemu kierowcy postępowanie prowadzi wydział specjalizujący się w przestępstwach przeciwko mieniu. Ta osoba typowana była do kilku kradzieży kieszonkowych na terenie miasta i 6 takich kradzieży nasi policjanci temu mężczyźnie udowodnili. Z tych ustaleń, które mamy wykonane, okazało się, że wszystkie te kradzieże kieszonkowe były na szkodę osób starszych. Mężczyzna usłyszał aż 8 zarzutów i zgodnie z wnioskiem policjantów został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna dokonywał kradzieży portfeli na terenie jakichś poczekalni, na terenie miejsc użyteczności publicznej, gdzie osoby zostawiają kurtki. Jedna z takich kradzieży miała miejsce w autobusie MPK. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.